Witamy Państwa, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Przed nami spotkanie między... To zadziwiające, bo Anglia ma wciąż niezwykłą reputację, a przecież ostatni sukces to Mistrzostwo Świata wywalczone przed ponad 50 lat. Tak, stało się to za sprawą zespołu Alfa Ramseya w 1966 roku i przyznasz, Darek, jeden z najpiękniejszych finałów Mistrzostw Świata na Wembley. Anglia, Niemcy 4-2. Choć z pomyłką arbitra. Henderson. Raheem Sterling. Welbeck. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Fernandinho. I będziemy mieli wrzut z autu. Welbeck. Wilshere. Pięknie dograł. Zdecydował się na strzał. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Fernandinho. Gibbs. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Piłka poza linią boczną. Za moment wznowią z autu. Luis Gustavo. Są partnerzy obok niego. I będą mieli rzut rożny. Wayne Rooney teraz. Atak Brazylijczyków. Dobra wymiana podań. Gibbs. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Jagielka. Raheem Sterling. Dani Welbeck. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Neymar. Czy utrzyma się przy piłce? Za chwilę wznowienie przy linii bocznej rzutem z autu. Gary Cahill.
Raheem Sterling. Henderson. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Thiago Silva. Fernandinho. No, pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Fernandinho. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Jagielka. Rooney. Bramkarz wyszedł z bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. Brawa za tę interwencję. Złe przyjęcie i strata piłki. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Wilshere. Raheem Sterling. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Spójrzmy, Brazylijczycy, groźna akcja. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piękny gol! Doczekaliśmy się pierwszej bramki w tym spotkaniu. No może ona ożywi grę. Szkoda, że tak długo trzeba było czekać. A teraz przy piłce Rooney. Pytanie, czego możemy spodziewać się w dzisiejszym meczu po tym zawodniku? Ciężko pracujący gracz. Zawsze gotów wspomagać kolegów, czy to na swojej połowie, czy na rywala. Thiago Silva. Dobra, próbowali dobrze głową, ale bramkarz na posterunku. Wilshere. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Teraz Rooney. Gibbs. Czy to wykorzysta? Uderzenie wybija, ale piłka wciąż w polu. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Brawa dla bramkarza za tą interwencję po strzale z rzutu wolnego. 1-0, koniec pierwszej części spotkania. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów, może poprzed... Brazylia rozpoczęła drugą połowę meczu. Wilshere. Gibbs. No, z pełnym zaufaniem odegrali teraz do Rooneya. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Gwizdek i mamy rzut wolny. Luis Gustavo. David Luiz. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. Luis Gustavo. Raheem Sterling. Przy piłce Rooney. Wilshere.
udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. No nie było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Gibbs. Henderson. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Sędzia pokazywał grać dalej, ale faul był ewidentny, nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi, spóźniony w ślizg i słuszna decyzja sędziego. Luis Gustavo. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Gibbs. Henderson. Odegrał ponownie piłkę. Blisko pole karne. Z łatwością uwolnił się spod opieki. O to chodziło! Ależ technika! Czy to wykorzysta? Chyba nieczysta interwencja. Co zrobi sędzia? Neymar. Wymiana podań między dwójką graczy. Wysokie podanie do Neymara. Neymar! Niestety, nie ma bramki. Za mocno moim zdaniem podszedł pod tę piłkę. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. No i Rooney. Nie złapał tej piłki, będzie niebezpiecznie. Próbował, ale nie udało się. Z poświęceniem, świetna, pewna interwencja, jęk zawodu kibiców rywali. Już napastnik wychodził na pozycję do strzału. Znakomicie jednak interweniował obrońca. Tak jest, będziemy mieli rzut karny. Rzut karny i sędzia sięga po kartkę. Ale szczęśliwie tym razem był pobłażliwy i to jest tylko żółta kartka. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. Trafia! Piłka wpada do siatki. Mogę pokrótce powiedzieć, podręcz mi to, bo tutaj jak mówią, nie ma dobrze obronionych karnych, są tylko źle strzelane. Ten był strzelony tak jak trzeba i bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Gibbs. Dobra wymiana podań. Gibbs ma możliwość zagrania do kolegi. Faul, gwizdek sędziego. Jaka będzie kara?
da Silva. Ładnie wymieniają podania. Luis Gustavo. Neymar. Mogą kontratakować. Brawo, ładnie podał. Dobrze, przebił się. Jest szansa. O la la, jaka bramka. Prześledźmy tę bramkę, która zwiastuje dramatyczną końcówkę spotkania. Wyglądało na to, że spokojnie utrzymają dwubramkową przewagę, ale teraz sytuacja całkowicie się odmieniła. W takiej chwili stracić bramkę. Co za Jak zareaguje arbiter? Popatrzmy na statystyki i na liczbę fauli obu drużyn. Świetna, skuteczna interwencja. Bramkarz był fantastycznie ustawiony, wiedział, gdzie jest mur, znakomicie obronił. Wygląda na to, że to bramkarz jest sercem zespołu. Zgadza się absolutnie. Wilshere. Teraz Rooney. Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się... Raheem Sterling. Podła, szkoda. Gdyby tak mocno nie podszedł pod tę piłkę. No, pewnie to chwycił. Końcowy gwizdek i koniec meczu. Wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. A może to być ważne w meczach o punkty.